Mam zepsutego laptopa. Dla tych, którzy oglądali filmy o zakupach z eBay z Ameryki, wiedzą, że jest to Lenovo T460. Przyszedł zepsuty, a dokładnie ze zbitą matrycą. Jest to ThinkPad. Uff, tak, tak się kończą zakupy. Kiedy to laptop nie jest dobrze zabezpieczony, więc pierwsza strata. Eee, zbita matryca. Czekał, właśnie wstyd się przyznać, ponad dwa lata na lepszy czas. Długo szukałem matrycy w rozsądnej cenie. Kupiłem kilka, dwie zwróciłem, dwie zostały. Przegapiłem termin zwrotu. No, tak to czasami ze mną bywa. No, ale te 460 w końcu doczekał się. Aż się szarpnąłem i kupiłem matrycę na wyprzedaży z AliExpressu 11 listopada w zeszłego roku. Więc widzicie, od momentu, kiedy przyszła matryca. Matryca troszeczkę minęło, no ale jest ten czas, kiedy zabieram się za naprawę tego sprzętu. Komputer jest sprawny, tak mi się przynajmniej wydaje. Matryca jest zbita i będzie trzeba ją wymienić. I ten materiał będzie składał się z co najmniej dwóch części. W pierwszej będę go otwierał, czyścił i naprawiał wymienią matrycę, a w drugim opowiem i pokażę jaka wydajność jest tego komputera dzisiaj, bo on ma już trochę lat. Przetestuję jak dziś Lenovo ThinkPad T460 daje sobie radę z codziennymi zadaniami i czy jest to jeszcze laptop, by w 2023 czy 2024 roku coś z nim dało się zrobić, by był komfortowym narzędziem do pracy. Cześć, ja jestem Ryku, a dziś zajmiemy się niesprawnym laptopem Lenovo T460. Postaram się z niego zrobić sprawnego T4, T460, a potem sprawdzić, czy da się na nim jeszcze pracować. Laptop to Amerykaniec, rodem z eBay.com. Kosztował 323 dolary razem z amerykańskimi podatkami i wysyłką na terenie USA. Gdy go kupowałem w styczniu 2021 roku, dolar był około 3,73, bez kosztów wysyłki do Polski, laptop kosztował więc 1210 zł. Cały, e, cały proces zakupu i koszty wysyłki znajdziecie w filmie o zakupach za pomocą pośrednika z, z USA, link e, w opisie. Dziś już trochę łatwiej e, kupić z Ameryki. Za pośrednictwem eBay, bo właśnie eBay pomaga w tym e, za pomocą eBay International Shipping. Na tym etapie, do tego rachunku za tego laptopa należałoby do liczyć uszkodzoną prawdopodobnie jeszcze w USA matrycę. E, Ostatnią matrycę na Lego kupiłem za 538, której nie zwróciłem kolejną tym razem dobrą na AliExpressie, z okazji dnia podwójnych Jedenastek. Film, co jeszcze kupiłem, znajdziecie na kanale. Link również znajduje się w opisie. Swoją drogą. Skoro mam już sprawną matrycę, której nie potrzebuję, to może dokupię do niego laptopa. E, takiego z dobrą matrycą. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Z dzisiejszej perspektywy nie zrobiłem dobrego interesu, ale pamiętajcie, jakie wtedy były czasy. I jaki był, komputer, jaki był popyt na komputery do nauki zdalnej czy zdalnej pracy? Generalnie to wszystko przez moją ograniczoną zdolność do realizacji projektów w terminie, a to z kolei wynika ze zbytniej łatwości w rozpoczynaniu ich zbyt dużo naraz. Zanim zacznę opowiadać, jak wyposażony jest ten laptop yy, i co potrafi, to muszę go doprowadzić do pełnej, mam nadzieję oczywiście, sprawności. Jak widać laptop ma już zdemontowaną matrycę. Na dowód tego brak matrycy, matryca. Dlaczego? No Ta przyczyna jest bardzo prosta, bo demontaż matrycy był konieczny, by przeczytać kody, które znajdują się z tyłu i by można było znaleźć kompatybilną matrycę. Dlaczego? Ponieważ jest bardzo dużo różnych wersji z różnymi mocowaniami. Mi udało się dopiero za czwartym razem. Nie do trzech tylko do czterech razy sztuka. To tym razem będzie tu wszystko działało. Dobra, matryca już jest. Teraz go powinienem otworzyć, oczyścić. Na no dowód tego, że mam matrycę, która wygląda tak samo, otworzę ją i Wam ją pokażę. Matryca, która przyszła z Aliexpressu, ma takie same złącze. Wygląda tak samo. Nie podłączałem jej jeszcze, więc nie wiem, czy będzie możliwe uruchomienie tego komputera z nową matrycą. Spójrzcie. Matryca ma jeszcze ekran ochronny na sobie, czyli tą folię. No co zrobić? No, aż się prosi, żeby sprawdzić, czy to działa. Moi drodzy, wszystko jest tutaj podpinane, więc nie wiem, czy to powinienem tak robić, ale mój wewnętrzny ciekaw... ciekawski. Nie pozwala mi się, znaczy nie daje rady, żebym się powstrzymał przed tym. Nie jest to zbyt trudne, bo wszystko jest prospinane i teraz wystarczy po prostu tą matrycę tu wpiąć. Światło jest dość dużo, bo świat O. No idealnie pasuje. Ale czy działa? Dobra. Nie ja będę wam ściemniał, nie robiłem tego nigdy wcześniej. Więc jeżeli zobaczycie, czy się cieszę, czy nie, no, mam nadzieję, że bateria weselowana. Dobra. Odpalamy. Wcześniej strasznie migało i mam nadzieję, że zepsuta była tylko i wyłącznie matryca. Dobra, moi drodzy. Wpiąłem. Proszę zaświeć się. Świeci. Tylko, że za słabo. Jasność, jasność, dawaj maxa. Lenovo się wyświetliło, ale podświetlenie tak średnio działa. Dobra, moi drodzy. Chyba działa ło. Przez chwilę. Czy będzie działało dłużej? No to się okaże. Tak czy siak. Dobra. Przyklejmy to z powrotem. Ej. Przy odklejaniu zepsułem taśmę trochę, więc ta, e, ta rameczka pięknie jest przygotowana do tego, żeby ją przykleić. Tak będzie wyglądał ten, ten laptop po naprawie. Oczywiście muszę wyciąć tutaj. Moi drodzy, dupa. Nie ja wiem, co jest nie tak. Nie wiem, co zrobiłem nie tak. Ale nie bangla, no. Smuteczek. Nie będzie film. What? Nie wcisnąłem za mocno. Patrzcie. Działa. Zaświeciło się. To teraz sobie podjaśnimy, jak się da. Proszę, spójrzcie. Dobra. Jest GITES. Dobra, jak widzicie, matryca jest. E, działa. E, coś jeszcze jest nie tak z systemem operacyjnym, bo w momencie, kiedy była jeszcze ta zbita, on próbował się włączać kilka razy. Ja go włączałem, włączałem. Nie chciałem, żeby mocno migało. E, teraz będzie trzeba przykleić. E, Lameczkę, ale zanim to się wydarzy, trzeba przyczepić śrubki i upewnić się, że matryca dobrze jest zamontowana. O ile pamiętam, ten laptop miał mieć dotyk. Razem z matrycą przychodzi dotyk i nie wiem, czy on będzie działał, czy nie będzie działał. Mam nadzieję, że tak, ale jeżeli nie będzie działał, no to i tak jest w mojej ocenie. Okej, okay, no cenowo może nie za bardzo, ale jak widzicie trzeba troszeczkę popracować, ponieważ mm, greensciny, brudskiny y, są. No to trzeba tylko go będzie rozkręcić, sprawdzić czy jest wszystko OK, matrycę przyczepić dobrze, sprawdzić połączenie, przykleić ramkę, wyczyścić go ze środka, ale to już za chwileczkę. Zapraszam. W przeciwieństwie do wymiany matrycy gdzie konieczne było odklejenie ramki. Demontaż spodu to tylko śrubki. Zaczynamy oczywiście od demontażu baterii, po czym odkręcamy po kolei wszystkie te śruby. Dolna pokrywa trzyma się jeszcze na zatrzaskach i warto przy zdejmowaniu jej postępować dość ostrożnie. Użyć na przykład jakiejś plastikowej karty czy otwieraka. W środku znajdziemy dodatkową baterię dedykowaną, czyli ten laptop ma baterię dwie. Oczywiście dysk SATA SSD. Pamięci są w dwóch kościach, które znajdują się właśnie pod plastikowymi osłonami izolacyjnymi z folii. Laptop możemy doposażyć jeszcze w, w dodatkową kartę, a raczej modem LTE. Slot na kartę z SIM jest już wbudowany w samego laptopa i jest do niego łatwy dostęp z boku. W internecie znalazłem informację jednak, że ten port przeznaczony jest właśnie tylko i wyłącznie do kart WWAN 100M2NGFF. Po włożeniu spróbowałem przywrócić fabryczny obraz systemu. Po ten obraz udałem się na stronę producenta. Udało mi się go pobrać, zainstalować na dysku USB. Instalacja postępowała jednak w różnych miejscach się zawieszała. Więc poszedłem prostszą ścieżką, zwykły, prosty install Windowsa od zera. No i tutaj udało się wszystko dokończyć bez Błędów, czyli nie było możliwe przywrócenie Windowsa z obrazu fabrycznego, takiego, który dostarczał producent, ale nowy Windows prosto prostu ze strony Microsoftu poszedł jak najbardziej. Windows jest w wersji 10 Professional. Mojolano BoT460 wyposażono w in, procesor Intercore i 5 6300U. Oraz 8 GB pamięci w dwóch kościach. Procesor to je dwa rdzenie, cztery wątki, więc nie za dużo, ale jak na tą epokę, taki był po prostu standard. Dysk to SATA SSD o pojemności 256 GB od SPCC. Taki dysk przyszedł prosto z Ameryki. Baterie są dwie. Jedna o pojemności fabrycznej 23200 mWh oraz druga zewnętrzna 71100 mWh. Matryca jest o rozdzielczości Full HD, czyli 1920x1080 pikseli przy 60 Hz. Dodatkowo jest w niej dotyk, co uzasadnia po części jej horrendalną cenę, jaką zapłaciłem za ten. Sprzęcior. Co za tym idzie, przywróciłem komputer do stanu pierwotnego, w jakim go niby zakupiłem, i przyszedł moment, żeby zabrać się za sprawdzenie, jakiej jest wydajności i czy da się na nim dzisiaj w 2024 roku z powodzeniem realizować zadania związane z pracą, czy ewentualnie jakaś rozrywka wchodzi w grę. Jeżeli chodzi o przydatność laptopa od strony produktywności, to zacząłem od syntetycznego testu BASEMARK Web 3.0. To nowo ThinkPad T460 wypracował 511,71 punkta. Dla porównania, komputer, z którego korzystam na co dzień, osiągnął 2090 punktów. Jest to Ryzen 9 3900X z 64 GB RAMów w dual channel, oczywiście DDR4. W CPU Z Intel Core i 5 6300U osiągnął 295 punktów wydajności pojedynczego wątku i 819,8 w trybie wielowątkowym. Sprawdziłem syntetycznymi testami, jak laptop poradzi sobie w grach. Na pierwszy rzut poszedł 3D Mark I Night Ride. T460 osiągnął 4624 punkty. 4742 Graphic Score i 2715 CPU Score. Fire Strike to już 870 punktów. Bieda. 949 Graphic Score, 4353 Physics Score i 309 Combined Score. No i przyszedł czas na Time Spy, 387 punktów. 341 punktów Graphic Score i 1705 CPU score. To wszystko nie przedstawia obrazu, który pozwala cieszyć się, a nawet myśleć o graniu w dzisiejsze tytuły. Pograłem więc w Half Life Lost Coast. Dało się grać w benchmarku. W benchmarku wbudowanym w grę T460 zdobył się na 39 i 86. Klatek na sekundę średnią. Także w 1920 na 1080 to tak wiecie, YouTube'a sobie można poglądać lub pograć w jakieś klasyki w ramach przerwy od pracy, do której ta maszyna została stworzona. Ja popykałem chwilkę w DuckTales w wersji Remastered. Na koniec pokażę Wam, że dotyk działa naprawdę. Ekran reaguje błyskawicznie, choć tu ta matowość tak mnie trochę straszy, sprawia wrażenie, że jest ten ekran trochę miękki i że ja mogę mu coś zrobić. Zwłaszcza, że za tą matrycę nie dałem paczkę gum, tylko troszeczkę więcej. Jeżeli chodzi o gesty, również są obsługiwane z wykorzystaniem Multitouch. Laptop nie obsługuje Windowsa 11, a przynajmniej tak głosi komunikat na zakładce Windows Update. Wpisałem jednak w internet Windows 11 na T460 i ktoś już ten problem rozwiązał. Bo problemem, jak się okazało, jest wyłączony Secure Bot w BIOSie. Lenovo T460 to nawet dziś godna propozycja dla tych, którzy chcą dobrego narzędzia do pracy. Nie pogracie na nim bez korzystania z usług sumieniowania gier, no ale w tym przypadku nie jest to wada, a raczej funkcja tego laptopa. Do multimediów czy pracy nawet dziś jest to sprzęt co najmniej w sam raz. Czy warto go kupić? W takiej cenie jak ja to zrobiłem i to w dodatku zepsuty, to raczej nie bardzo. Choć dzisiaj ostatnio przeglądając ofertę w internecie zobaczyłem na Allegro bardzo dobrą ofertę za 543,20 zł, czyli tyle ile zapłaciłem za samą matrycę. Taki ze mnie internetowo-youtubowy biznesmen. Wersja z 16 GB pamięci RAM i 480 GB dyskiem jest troszeczkę droższa, ale i tak jest naprawdę w dobrej cenie. Dzięki, że jesteście ze mną, że oglądacie, komentujecie i subskrybujecie. Zapraszam Was na mojego Facebooka i Instagrama. Tam częściej będę spoilerował, co dzieje się na bieżąco w związku z produkcjami na kanał. Wszystko znajdziecie również na greku.tech, linki do moich social mediów i informacje, które się dzieją na bieżąco. Do zobaczenia, drodzy widzowie. Na razie cześć. Będę niedługo z następnym filmem.